Powiat kartuski po raz pierwszy utworzono w 1818 roku po reformie administracyjnej w Królestwie Prus. W całej prowincji Prusy Zachodnie należał on do jednego z największych powierzchniowo powiatów, a jednocześnie nie posiadał na swoim terytorium żadnego miasta. We wiosce, która przez 500 lat istniała przy klasztorze, początkowo brakowało miejsc na biura dla urzędników, stąd też kolejni landraci przez wiele lat urzędowali w swoich prywatnych majątkach, na przykład w Wyczechowie, w Przyjaźni. Dopiero w latach 70. zaczęto pozyskiwać pierwsze działki, pierwsze budynki na siedziby lokalnych władz. I tak stało się również z działką pomiędzy ulicą Kościuszki, 3 Maja i ulicą Bielińskiego, czyli dawniej tu była ulica Marktstrasse, tam druga ulica to Bergstrasse, ulica Górna. I pozyskano tą nieruchomość od Emilii Faur, wdowy po rentierze, pod koniec XIX wieku. 10 lat później, czyli w pierwszej dekadzie XX wieku, wzniesiono już drugi budynek, który powstał w obowiązującym wtedy stylu secesyjnym. W ten czas w Kartuzach powstało kilka takich budynków, które noszą cechy tego pięknego stylu. Posiada on zdobienia w postaci motywów roślinnych, lwów i maszkaronów. Szczyty budynku urozmaicają pinakle, kule, metalowe ankry oraz płycina z wkomponowanym herbem Polski. Część budynku, gdzie znajduje się osobny wykurz i balkon, była najprawdopodobniej przeznaczona na służbowe mieszkanie starosty. Budynek przylegający fasadą do ulicy 3 Maja spotkało znacznie więcej przekształceń. Jednak zachował się w nim jeden element, który też nosi cechy stylu secesyjnego, mianowicie ta oranżeria, która prawdopodobnie należała do jednego z wyższych urzędników starostwa, który miał swoje mieszkanie właśnie w tym skrzydle. Starsza kamienica przy ulicy 3 Maja przeszła wiele przekształceń. Nie wiemy, jak pierwotnie wyglądała jej fasada. W latach 30. XX wieku usunięto ozdobne obramienia okien, poszerzono wejście i nadano mu obramienie z czerwonego lastryka. W ten sposób budynek zyskał cechy modernizmu. W 1984 roku poddasze budynku rozbudowano w kolejną kondygnację. Brak materiałów archiwalnych nie pozwala stwierdzić, jak duże zmiany zachodziły we wnętrzach obu części budynku. W 1920 roku administrację powiatową przejęli polscy starostowie, włącznie z ostatnim Janem Beliną. Po II wojnie światowej w obu budynkach mieściły się prezydia miejskiej i powiatowej Rady Narodowej. W latach powojennych znajdowały się tu również Urząd Stanu Cywilnego i Bank Spółdzielczy. Od 1986 do 2019 roku miał tu siedzibę Sąd Rejonowy. W 2022 roku Rada Powiatu Kartuskiego podjęła uchwałę w sprawie modernizacji budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach. Na realizację inwestycji pozyskano bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 8 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt całej modernizacji wyniósł prawie 14 milionów złotych, a wykonawcą była firma Elwos ze Szklanej koło Sierakowic. W przebudowanej kamienicy swoją siedzibę znajdą Wydziały Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz siedziba Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w ramach prac budynek przy ulicy Kościuszki odzyskał wygląd z 1905 roku. Obok dworca kolejowego w Kartuzach to kolejny budynek użyteczności publicznej w mieście, który zrewitalizowano bądź zrekonstruowano na podstawie starych zdjęć i pocztówek. W 2023 roku, po niemal 50 latach, obiekt zyskuje swoją pierwotną funkcję, czyli siedzibę urzędników powiatowych.